Witam Was w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 5. Gra ze mną Venom. Siemka. Dobra, tutaj mamy trochę do budowania w sumie. Kontynuacja z poprzedniego odcinka. No, ja myślałem, że na setnym odcinku skończyliśmy i klikniemy następną turę, a tu i kurde jednak nie. Aha, czyli muszę robotnikami spieprzać i łucznikami też. Czy ich zastrzelić? Nie, bo oni podpłyną do robotników. Znowu będę ich ganiać przez pół odcinka. Tylko po to, żeby ich stracić. No, goniłem jednego, zyskałem dwóch. Więc może jakiś tam plus jest. Ale no, tak podobno swojego nie znalazłem dalej. Bo a to jakiegoś państwa miasta znalazłem, a to przeciwnika znalazłem. Mimo że cisnąłem cały czas za swoim. To robisz sobie drogę do miasta? Tak było najlepiej, gdyby potrzebowali pomocy jak jeden z miast. No. Aha, to sobie powalczą. No, z broni levela upa. Bo w sumie już te żelazko mam. Kto podbija miasto państwo? Ten Ching Chang Chong Kiangon. Ba. Ching Chang Chong. Czekaj, czy. Nie ten WZ Jan. Czyżby Egipt? Chociaż nie, czekaj. Dublin. Ty walczysz. Jeden. Z kim walczę? Ano ja! A dlaczego ja nie walczę? A dlaczego ja walczę z tymi... z Wiedniem... i z Dublinem? Czemu ty walczysz z Chingis Khanem, skoro nawet wojny tutaj nie mam pokazanej? No właśnie. Dobra. Nie wiem, pokręcone. Na początku jak mówiłem Ching Chang Chong... Można zniszczyć te państwa miasta? Można, ale czasem mają sojusz z innymi. Nie tylko z miastami państwami, ale z innymi drużynami. Aha. Można zobaczyć, czy ma na przykład ten sojusz? Jakoś tam można było zobaczyć. Jak tam dokończę ten swój ruch, w sumie następny ruch pośpieszę. Raczej następną swoją turę. I na szybko po prostu zobaczę. Ty, wiem, wbijałeś na ich miasto państwo? Na ich teren? Co? Wbijałeś na ich teren jakąś jednostką? Nie. Aha, to nie wiem. Dobra, pomogę im. Wbiję las na teren, ale przynajmniej ich ratuję. Bo ich tamtych rozstrzelam. Z broni... Na ciężko z broni. Kurde, na bogato. W tym odcinku byśmy mogli kogoś tutaj zlikwidować. Znaczy nasza siła jedynie by mogła zlikwidować, nie wiem, miasto państwo. No, no to właśnie chodzi mi o państwo miasto. No, w sumie moglibyśmy. Ty byś mógł na jedno zaatakować, a na drugie. Ty, które byś brał? Pewnie ten Wiedeń? Nie, ja bym wziął kanta Mandu. Te fioletowe.
A czekaj, byś mógł ty wziąć tamto, jak katanambu, bo zacz. Najbliżej to mamy Aumaata, ale dosyć daleko ode mnie, a jest niedaleko Egiptu. No. Gdyby jeszcze nie ta rzeka, to było nawet spoko. No to wspólnymi siłami dawaj ten, bierzemy tego kantamadu. A nie, tak żebyśmy ty jedno przyjmiesz, ja jedno. Aha. Dobra, ja tam szykuję sobie powoli armijkę. Oczywiście jakąś też do obrony muszę dać. Tylko, że ja nie mam żadnych maszyn obrężnych i tak dalej. Ja mam katapulty. Dobra, ja dopiero później zaatakuję, bo w katapult nie mam. A poczekam, aż budynki w miastach się stworzą. Ta, w sumie mogę ci tutaj budować. Mój wpływ na Wiedeń słabnie. Ciekawe. A, już są niezadowoleni. Ale jak ich podbijesz, no to To raczej już już zostają. nie będziesz Czy na musiał się o Wiedeń tym martwić. najpierw? A się zastanawiam, czy na Wiedeń iść? Czy na Katamandu? No, na Katmandu, no to ja. Raczej Katmandu, to ja bym poszedł. To co najwyżej, jakbyś nie chciał na Wiedeń, to na Dublin możesz. Tylko, że Dublin dla ciebie Dobra, to jest za daleko. to właśnie ja zaczynam od tego Wiednia. W którym się gada przez telefon, czym dłużej gada, tym bardziej zwiększa ton. Niedługo na filmiku będzie więcej ją słychać niż mnie. Znaczy będzie ją głośniej słychać niż mnie. Jak klikniesz w tych dyplomacji na jakieś miasto, państwo, to jest napisane, że Wiedeń, sojusznik Egipt. Katmandu, sojusznik nikt. Dublin, sojusznik Egipt. Aumaata, sojusznik nikt. Kurde, ja nie rozumiem, jak można gadać telefon, drąc się. No wiem, że ktoś jest daleko, ale przez telefon raczej słychać. Ja właśnie tak głośno gadam, jakbym miał telefon na podłodze, abym, nie wiem, się powiesił na żelandorze. I bym musiał krzyczeć do tego telefonu. Kurde, teraz jakiś pokoje. O, na południe od nas jest jakiś zielony. Chyba ten WZ-Tian.
Ja się trochę dziwiłem, poprosiłem się o coś bardziej. Jest. A dobra. Wiesz co, może chwilowo się wstrzymamy, bo mamy wojnę z Shinigitanem, WZ-Janem i Ramzesem. Ja też ruszyli nam akurat wojnę. No wiesz, Egipt jest ich sojusznikiem, model. A, i jeszcze wypowiedział nam wojnę Wiedeń, Dublin i Aum-Ata. Jedynie Katmandu nam nie wypowiedziało i drużyna druga. Jak chcesz, no to uważaj na ten Wiedeń. No. Dobra, jakiś mam tutaj tego bezrobotnego. Aztek, czy steki mają z nami wojnę? Nie mają. Dobra. Kurde, ja zawsze muszę jakoś inaczej. Aztekowie to ja mówię steki. Na Chiny mówię ching chang chong. Ching chang chong. A ten Sulejman to Sulejman? Nas atakują. No. A zamiast Sulejman to Stulejman. Jak ta Stuleja. Dobra, musimy wiedzieć, gdzie jest Mongoł, Chiny i Egipt. Mongoł obok ciebie. Egipt obok mnie, no może trochę dalej. A Chiny? O kurde, chyba planują oblężenie na mnie, albo mi się tak wydaje. Ten zielony, czyli Chin, nie. Czekaj, no, Chiny, no. Chiny. Aha, czyli ten Xinjiang jest raczej Chiny. Chiny na południu od nas. Chociaż nie. Czekaj. A nie, tam ci zieleni to Osmanowie, dobra. To musisz trochę uważać. Oblężenie to. Raczej. Zobaczymy co dalej, bo łucznicy są najgorsi na oblężenie. Jeśli oczywiście nikt ich nie broni, bo jedna jednostka pikinierów, no to słabo. Obok ciebie jest arbuz barbarzyńców. O, pani kule na Mogano, dobra, biorę. Dobra, trzeba pilnować swoich robotników. Aha, wziął tam robotnika i tak on pójdzie gdzie indziej, bo już skończył. To se go popilnował? Aż nic. Co by nam się przydało? Nie mam okrętu, więc po co? To może być. Robię bankowość jakby co. Kurde, tak się przyzwyczaiłem do tego tamtum werder, do tej tabletki do ssania, że nawet bez tabletki syplenie. Kurczę, muszę mieć żelazo. Byłam na minusie, muszę to ustatkować to jakoś. Ty ile masz na minusie? Dwa. Wiesz, jak myślisz, że się na minusie to wojsko, które potrzebuje żelaza. Są mniej wydajne o 25% około? Tak.
Dobra, ty masz dasz kamień szlachetny E2, a ja dam przyprawę i 5 żelaza, ok? No, bo ty miałeś te rzeczy po 2, ja miałem przyprawę 2, ale nie mogłem ci jednego dać, bo miałem jeden niestety. Kadzidło. Czy tutaj mam? Chyba mam, ale się upewnię. Kurde, czasem mam tak, że jak się wciągnę w tą grę i w komentowanie, to nawet zapominam, że nagrywam. Tak już jestem do tego przyzwyczajony. A, ty masz zwiadowców? Ja jakoś zbytnio nie lubię zbudować tych zwiadowców, bo tak naprawdę się przydają przez pierwsze kilkanaście turów. No, ale zostali mi to, co mam z nim zrobić. Przecież też Mogę chyba się ten, dostaje od ale... jakiegoś ustroju ich, jeśli dobrze pamiętam. A ty ich sam stworzyłeś, zrekrutowałeś raczej? Czy od ustroju dostałeś? Tak, czy ja je zrekrutowałem No, spoko. tam na początku gry. Ile masz robotników? Ja już ci mówię. Dwóch. A chcesz jednego, bo mam zbędnego. Okej. Dobra, to zanim tam dotrze, to trochę minie. Wezmę, dam ci tego bliższego, będzie szybciej. Ja tak naprawdę nic nie mam do budowy, tylko to, co już jeszcze budują te resztki. I mam czterech robotników, bo goniłem za dwoma i dostałem trzech. Takie trzy w dwóch. Taka świąteczna promocja. Kurde, Katmandu to jedyne państwo miasto, które z nami nie walczy. A my chcieliśmy go a ja chciałem go zaatakować. Dobra, zalecali mi tartach, teraz zalecają budowę farmy. Dobra, niech wam będzie. Prawdopodobnie to się zmieniło, dlatego że Ateny za dwie tury będą mieli 13 poziom żywności. No, w sumie mogłoby się przydać, bo ja wolę mieć żywność niż produkcję, bo zwiększę ilość ludności. Dzięki temu zwiększę ilość pieniędzy zyskiwanej i też minimalnie, jeśli dobrze pamiętam, produkcję, ale prawie w ogóle. Ale wolę ludność, kasę, dzięki temu mogę więcej wojska rekrutować. No i za coś będą zarabiać. A to dla mnie głupio, że tylko w miastach można miasto bierze żywność, produkcję i tak dalej z terenu na odległości 3 pól. Tak naprawdę jak robi się na trudniejszym, że gra się tylko na jedno miasto, to tak naprawdę korzystasz z małej ilości pól i to bardzo zależy od tego, gdzie będziesz. Znaczy, kadzidło, żelazo i tak dalej może być daleko, ale takie zwykłe farmy, tartaki i tak dalej, no to tylko na odległość miasta są korzystane, a resztę, no to możesz puste pole mieć, jedynie drogi pobudować i tyle. Pamiętam, że kiedyś w Cywilizacji 4 drogi były tak tanie, że ja na całym swoim terenie budowałem drogi i wszędzie miałem do wszystkiego szybki dostęp. Wyobraź sobie, tak na każdym terenie droga. Akbar mi się pojawił. Że jak? Co ci się kojarzy z Akbar, czy jak? Bo nie zrozumiałem Akbar mi się wtedy. pojawił. To jest ten wielki generał. Akbar. A, dobra.
Allah Akbar. Albo pamiętam, jak ci migranci zrobili protest. Nie pamiętam w ramach czego, ale u mnie na praktykach to o tym się gadało, a raczej śmialiśmy się z tego, że tam protestowali i zaszywali sobie usta. I na Facebooku to było wstawione i były takie komentarze: bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Albo typu: no i dobrze, przynajmniej nie będą wpieprzać za darmo. Albo jeszcze ktoś powiedział: moja żona chce wam bardzo pomóc, już biegnie z igłą i nitką. Ale te teksty to mnie rozwalają. Dobra, jeszcze jedna tutaj dostarczy tych robotników. Albo jeszcze tamten mój kolega z tych praktyk powiedział mi, że jakby było 30 imigrantów i jeden z nich by był terrorystą, to by nie, nawet się nie zastanawiał, i jak te 30 osób by były na pontonie, to by przedziurawił bez wahań. Na środku morza. Tak? No wiesz, tam zabije 29 niewinnych, a u nas to dużo więcej, a poza tym wiesz, oni tylko przyjeżdżają tylko po to, żeby wszystko dostać za darmo, a potem pojechać do innego kraju, dostać kolejne rzeczy za darmo. No. Ale no ogólnie no nie wszyscy tacy są na pewno. Bo żaden kraj nie jest w 100% zły, ani w 100% dobry. Dlatego nie mówię tylko negatywnie, ale są też na serio pozytywy. Nawet teraz tam było, że jakiś imigrant uratował jakieś dziecko z płonącego domu, czy coś w tym stylu. Ogólnie media to mówiło, że imigranci są tacy dobrzy i tak dalej, ale oni też z kolei przesadzają, bo wiesz, jak jedno dobry występek zobaczą, to od razu nagłaśniają to. Ale moim zdaniem te pozytywy i negatywy powinny w takim samym świetle stawiać. Czyli nie robić z plusów halo wielkie, a z minusów nic. Przecież o imigrantach, no to mało osób jest negatywne, tylko wiele osób albo jest za tym, że wszyscy są dobrzy, albo mała, bardzo mała ilość osób obojętna, ale po prostu nie lubię takich ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że jednak są z tych imigrantów niektórzy dobrzy. Tak samo się kiedyś mówiło o Murzynach, no i co? No właśnie, że niby są tacy źli. No, a kiedyś, już kiedyś dawno, Aztekowie, Indianie tam gadali, że blade twarze są złe. Blade twarze. Że pomiot szatana, coś w tym stylu. Jak on tutaj dotarł? Łucznik barbarzyńców z jednym HP podszedł do miasta. Kurde, mogą ich z łuczników zabić, bo przynajmniej by sobie podekspili. A właśnie, jak teraz o tym gadamy, to byś był za tym, żeby oni przyjechali, czy przeciw? Bo ja przeciw. A gdzie? Do Polski ci imigranci. A ty jakiś za czym? Ja, że co? Za? Nie, jestem przeciw. Za? Przeciw, żeby lepiej tutaj nie przyjeżdżali. No ja też jestem przeciw, bo przecież co by się tutaj działo, gdyby oni przybyli tutaj. No na przykład to, co się działo we Francji. Serio? Mongo przyszedł do mnie zwiadowcą? Ja nawet tego nie zauważyłem i podszedłem robotnikami. Ja się zdziwiłem, bo co za idiota by przychodził zwiadowcą do pod moje miasto. Jeszcze jedno pole dalej
i moje miasto mogłoby go spokojnie ostrzeliwać. A tam przejmie mi ich, ja spokojnie odzyskam, więc jest okej. Okay. A nawet spieprzy do rzek, do wody, okej, okay, dobra. To se spieprzaj, ja cię zatopię. Dobra, to mi nie jest potrzebne tak bardzo. O, niech będzie to. Skoro tak bardzo to chcą, to wybuduję to. Jak tam atakowali? No widzę, że tam Tak, trochę znowu trzy poniszczone. podeszli. Zabiłem i jedną jednostkę kuszników pod nich i generała. Trzeba Jak ja wstać tego nie powoli. lubię. Ostatnia jednostka się porusza Tak. i jeszcze pokazuje, że jakąś mogę, że jednostka bez rozkazów. A to się okazuje, że to ostatnia jednostka, która właśnie się przesuwa. Ja bym walał od razu na tym na tutaj tyle. Zamiast czekać, aż wykonają ruch. Ja bym walał na takiej zasadzie jak w Hearthstone, że są te animacje tych kart, ale można położyć z 5, zaatakować różnymi i tak dalej. I to się wszystko nakłada na siebie, że jak wszystko zrobisz, to te animacje jedna po drugiej idzie. Zresztą to akurat fajnie było, gdyby wszystkie naraz. Po prostu jak się kliknie, to już idzie. To, ale nie można mieć wszystkiego. A czekaj, ile masz zadowolenia? Ja mam 4. Okej, okay, no to weź sobie Notre Dame. Zbuduj, jakby co, bo ja tobie zostawiam. Bo miałem akurat Notre Dame zbudować, ale mam 17 zadowolenia, więc tak niezbyt. Jak chciałem ci mówić, no to chciałem powiedzieć, ile zarobków, a to mi się pomyliło. I tam to daje 10, czyli byś miał 14. Czyli jak najbardziej na plus. No dobra. Chociaż pewnie mi trochę co zmaleje. Teraz będziesz ten odkrywał? Proch strzelniczy odkrywam chwilowo. No dobra, mam mechanikę dopiero. Okej. Okay. Za 3. Da w sumie jakieś wojsko bym mógł jak zrobić. Jak masz na przykład, jak przybędą ci ludzie, co nie? Masz do wyboru tam generał, odkrywca, co nie? Wiesz, o co chodzi. To no. Kogo zawsze wybierasz? Ja w sumie obojętnie, bo i tak każdego biorę do Złotera, ale na początku, żeby najlepiej jakbyś miał każdego wielkiego generała w każdym mieście, a potem jak zdobędziesz dosyć dużo terenu i byś chciał przejmować innym, to wielkiego artystę. Tych dwóch ja zwykle biorę. Na początku generała, a potem artysta. Ja zawsze biorę generała, a później cały czas biorę tego odkrywcę, że mogę mieć tam za darmo jakąś tą naukę. No wiadomo, wiadomo, technologię, ale ja no, akurat właśnie. Technologię to inaczej biorę. Biorę ustrój, to jest racjonalizm i deracjonalizm. Wtedy tamte ostatnie to masz dwie darmowe technologie. I ogólnie jak pójdziesz w racjonalizm, no to można mieć zwiększoną ilość tego jak technologii miast, raczej wynajdywanie technologii. O. Tak będzie lepiej brzmiało. No, dobra. Mógłbyś zaatakować ten Ankara. Tam obok ciebie jest ten zielony. To jest chyba jego nowe miasto, bo widać, że nie za bardzo jest rozbudowane. I ma pierwszy poziom. O, no. Dobra, to ja sobie przygotuję trochę wojska.
Ale nie, to nie zwrócił chyba. No. I co? To nie jest wróg nawet. Nie możesz go zaatakować? Bo to nie jest wróg. Mamy z nim zgodę? Nie. W ogóle z nim nie mieliśmy wojny, bo to Imperium Osmańskie, druga drużyna. A my walczymy z trzecią, czyli Mongolia, Chiny i Egipt. Aha, dobra. No, ja się tak myślałem, kusznicy. Gdybyśmy mieli wojnę, to na pewno bym zaatakował. Jest on, no to może zawrę z nimi pokój. I wtedy na tamtego zaatakuję. Dobra, już. Ale dopiero za jakiś czas wezmę z nimi wojnę. No i sam pierw muszę się przygotować. Dobra, zawarłem pokój ze wszystkimi już, nawet z miastami i państwami. Jeszcze zobaczyłem. Raczej powinni się... Chociaż wątpię. Kurde, nie wiem, czy jeszcze tworzyć jednostkę. Dobra, jeszcze. Tylko trzy jednostki na takim, na miasto. Zwłaszcza, że jedno na odległość. Dobra, nie będzie ta astronomia. Co ty teraz odkrywasz? Astronomię. A, ty też nawet. Bo chyba z astronomią lekko w tyle. No jeszcze prasa drukarska. Też... Nie, nawet w sumie nie aż tak w tyle. Bo nawet jest okej. Okay. W Atenach za kilka tur stworzy sobie jednostki. Ale mi się wydaje, że raczej w następnym odcinku będę walczył. Ja to mam na razie ten co całe trebusze. Trebusze? Japońska jednostka trebuszy. Dobra. Ciężko z broni są spoko, bo mają 16 siły. Może jeszcze jednych ciężko zbrojnych bym wziął. No i kusznicy by mi się przydali do drugiego miasta w sumie. Bo na twoich ziemiach jest tam kusznicy, wrodzy. No wiem, wiem. Jak ja tego nienawidzę, no. Pokazuje mi, że mogę już zabić przeciwnika, a jednak dwa zostaje. I znowu przejmę robotnika tylko po to, żeby odzyskać go z powrotem, no. Chociaż tak już głupio zrobiłem, mogłem najpierw zaatakować, no cóż. Ale i tak nie odejdą, jak przyjmuje się jednostkę, to muszę turę poczekać, więc na spokojnie mogę go zaatakować. Jak to? To moje. Jeszcze jednostka niby Auma Ata. Dobra, w sumie zakończymy zaraz odcinek, kiedy nie dokończymy tą turę.
Wyla, te trzy lub co masz zrobić jeszcze w tej turze i mi powiedz. W tym czasie coś zobaczę. Dobra, ja już. Ta, spoko, dobra. To później zobaczę. Dobra, więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.